kochani, dzisiaj robimy razem tę zaletkę. Pokazywam już ją wam na początku, jak wyszli się z grafinami. I teraz wam pokażę, z czego ją zrobimy. Przede wszystkim potrzebujemy naszego łącznika. Ja mam w tym przypadku złoty napis love. Do tego, słuchajcie, sznureczek taki neonowy do bransoletek Chambella. Mam akurat taki różowy. I są dwa sznureczki po 30 cm. Jest długie. Dwa sznureczki po 25 w sensownym kolorze. I jeszcze jeden krótki sznureczek, którym będziemy po prostu robić tą część po prostu do zsuwania. To jest trzeci. I zaraz wam pokażę, co dokładnie zrobić. To zacznijmy od tego, że bierzemy nasz łączniczek i sznureczek 25 cm, składamy go sobie na pół i po prostu przekładamy go przez tą dziurkę. I czasem ciężko idzie jakby z tą pętelką, więc sobie zaczynamy najczęściej od tych po prostu końcówek. Najpierw jedną. Zanim biorę tak tutaj bliżej. Te dwa sznureczki. Przeplatamy je tak, żeby się złączyły. I przeciągamy. Pętelka mi wyszła nie z tej strony, co miała, więc muszę to poprawić i zaraz wrócę. Zrobiłam już tak, jak powinno być. Zobaczcie, mam już po dwóch stronach. I jeżeli robicie to, to te sznureczki, tutaj te końcówki, te trafiają przez dziurkę po prostu w dół, żeby był łączenie tutaj. Żeby ten supełek wyglądał w tą stronę, był, a nie w tą drugą, tak jak wam na początku pokazałam, czyli w tą. Bo tak będzie nam się po prostu łatwiej i lepiej to będzie wyglądało. Z drugiej strony po prostu robicie to samo. Teraz bierzemy taśmę klejącą, bo musimy sobie przykleić te sznureczki. Oczywiście możecie to nawet zrobić na zeszycie, jeżeli chcecie. A ja mam akurat pokrywkę od pudełka w takim fajnym wzorze gazetki. I po prostu... Musicie to dobrze przykleić, żeby wam to nie latało. I z drugiej strony robicie to samo. Musicie po prostu mieć to usztywnione. Niektórzy na to kładą jakieś na przykład kamyczki, jakieś coś ciężkiego, żeby to się nie ruszało, ale ja wolę standardowo wykorzystać taśmę klejącą. I pamiętajcie, żeby te sznureczki były dobrze i równo ułożone, żeby nie były skręcone na przykład w przeciwną stronę. Dobra. To co, mamy już taśmę. I teraz spróbuję wam jeszcze bardziej to przybliżyć, żebyście dokładnie to widzieli. Jakby to już to nasze
nasze sznureczki są poprzeklejone, bierzemy sobie ten długi 30 cm, składamy go, słuchajcie, na pół i kładziemy go tutaj na górę. Rozkładamy sobie te na boki. Ja czasami sobie pomagam, słuchajcie, nożyczkami, żeby mi trochę bardziej odstawało. No i bierzemy teraz lewy sznurek. Widzicie? To jest czasami tak, że to ucieka, ale to nic. Jednym palcem sobie przytrzymujecie. Jeszcze raz rozkładacie, jeżeli wam ucieknie. Bierzecie lewy sznureczek. Przykładacie go na dole. Widzicie? Muszę wam... troszeczkę wam odsunę. I tu przykładacie nad prawym. A prawy przekładacie tutaj tą pętelkę. Bierzecie z dwóch stron, najlepiej składacie sobie w pół, znaczy w sumie te końcówki, żeby było równo, żeby tutaj ten supełek wam wyszedł. Po prostu go zaciskacie. Ups! O! Możecie go jeszcze bardziej dosunąć tam do tego, gdzie była pętelka na oczku. I robimy tak dalej, ale teraz robimy na odwrót, bo zaczynaliśmy od lewej, to teraz bierzemy prawą, przykładamy tyłem nad lewą, a lewą tą pętelkę po prawej stronie i robimy tak samo. Potem znowu lewą na dół, prawą, lewą, lewą pętelkę i zaciskamy. I tak robimy, słuchajcie, do końca. I patrzcie, jak już zacznie wam po prostu brakować tego sznureczka, już się robi tutaj te, zaczynają się robić krótkie. To znaczy, że długość tego już jest po prostu odpowiednia dla was, że wykorzystaliście w jakby no... najbardziej jak się da. I to już zaczyna wyglądać tak. Przepraszam, że wam nie pokazałam, jak to robię dokładnie, ale no po prostu mój telefon stwierdził, że brakuje mu pamięci, ale zaraz spróbuję z drugiej strony zrobić to samo i wam to już nagrać. No i zaczynamy tak samo dokładnie. Bierzemy tu. Kładziemy, rozkładamy sobie. Wiem, że to dziwnie brzmi, że słuchajcie, rozkładamy sobie sznurek. Ale tak musimy zrobić. I przykładamy na dół. Tak, czyli lewą dołem nad prawą. Potem prawy sznurek tutaj w pętelkę po lewej stronie. Bierzemy razem. Opa. Palcem sobie pomagamy. Bierzemy i zaciskamy. I potem lewy dołem, prawy dołem nad lewy, a lewy w pętelkę i zaciskamy. Potem na odwrót. Lewy dołem nad prawy, prawy pętelkę, potem prawy dołem, lewy pętelkę i zaciskamy, potem lewy, prawy, ups, i tak dalej. Naprawdę, słuchajcie, po dwóch, trzech będziecie już mieli taką wprawę jak ja, bo czasami zdarza mi się, że robię takie bransoletki w 5 minut, no czasem dłużej, ale to jak mi się po prostu nawet nie śpieszy.
Bo no wiecie, znaczy to zajmuje trochę czasu, tak? Bo trzeba to przepleść, zrobić z dwóch stron, potem ten łączący na środku, który wam pokażę, na czym ja robię. Ups. Naprawdę jest fajna zabawa. Trochę, jak to mówią, relaks, wiecie, cierpliwości się uczymy przy tym. Ale i ćwiczymy nasze, słuchajcie, dłonie, żeby nie było. Ćwiczenia manualne są naprawdę bardzo fajne. I to nie jest tak, że to jest tylko dla osób, które robią, tak? Ale na przykład, nie wiem, jeżeli macie problem czasami z pisaniem czy z czymśkolwiek, bo was ręce, to czasami takie właśnie bransoletki ćwiczą wasze palce, bo no, jednak musicie ich używać, tak? Żeby czasami złapać. To też... Ktoś kiedyś się ze mnie śmiał, że bardzo szybko piszę na telefonie. No, może dlatego, że mam po prostu już, wiecie, obcykane, tak? Na bransoletki też mi raz, dwa wychodzą, bo któregoś razu moja ciocia mówi do mnie, że ona chce, powiedziała mi jaką. No dobra, dostała taką. Naprawdę w ciągu, nie wiem, 3 minut, gdzie ona chciała bransoletkę ze swoim imieniem. Także naprawdę, jeżeli wyćwiczy się coś, to potem wszystko idzie bardzo szybko. No jak widzicie, ja no, do was mówię, patrzę się w ogóle najlepiej jeszcze w telewizor. I sobie robię. Także to naprawdę jest bardzo fajna zabawa. A myślę, że biżuteria, którą sami zrobicie dla siebie, to będzie jeszcze większa frajda niż taka kupna. Bo nie wiem, no słuchajcie, koszty zrobienia takiej przez siebie jednej bransoletki, to nie wiem, no sznureczek kosztował mnie może 50 zł albo złotówkę za 5 metrów? Zależy, jak się tam znajdzie. No łącznik nie do 2 zł kosztuje. Zależy też, jaki sobie wybierzecie. No i co? Potem do tego potrzebujecie jedynie w domu taśmę, nożyczki, linijkę i zapalniczkę, żeby spalić sobie te przypalić sobie końcówki. Macie naprawdę, nawet nie wiem, dla przyjaciółki, dla siostry, dla mamy, dla cioci prezent zrobiony własnoręcznie, w który włożycie i pracę, i swoje serducho. Potem tylko jakoś to ładnie zapakować. Możecie się cieszyć. No widzicie, przy moich długich paznokciach jest wszystko to możliwe do zrobienia. I to nie zajmuje na serio długo. Usiądziecie. Na początku, wiem, pamiętam, wychodziło mi to bardzo powoli. Ale potem nawet się śmiałam, że z zamkniętymi oczami to będę robiła. Ale takiego wyzwania chyba bym się, słuchajcie, nie podjęła. Bo jednak potrzeba patrzeć, czy się w dobrą stronę bierze sznureczki, tak? Czy... Bo czasami robiłam 2 razy w tą samą stronę, to musiałam to rozplątywać. Ale może kiedyś się odważę. Mam nadzieję, że wy tego nie wyłapiecie i nie będziecie chcieli. Widzicie, właśnie chyba już sobie zrobiłam pomyłkę. Tak czy nie? Teraz zobaczymy. Tak, już zrobiłam pomyłkę. Nie w tą stronę. Widzicie, teraz trzeba to sobie rozplątać. Ops. Łapać po prostu na te sznurki i tyle. No to czasami się tak zdarza, że się przez przypadek widzicie, od razu jest lepiej. Czyli pomyliłam się. To są, ja to dokończę i pokażę wam, jak będzie się robiło ten środek do przesuwania. Jak widzicie, musiałam się przenieść do siebie, do pokoju. A to nic.
Wiecie, chodzi o to, że musicie opiąć sznureczki, które wam tam zostały po tym plecieniu i je po prostu przypalić zapalniczką, żeby to ładnie wyglądało i się nie rozwarstwiało. I jak teraz widzicie, przede mną stoi rolka po taśmie. Tak, ona się mi przyda. Wiecie po co? Po to, że biorę sobie teraz rolkę, kładę ją pod bok i po prostu ją sobie jakby owijam na boki ciasno i sklejam ją po bokach taśmą klejącą. Sprawiam, że zresztą zobaczycie. Ale to sobie wyprzedzam za bardzo. Ale to naprawdę jest bardzo proste. Myślę, że gdzieś u was na pewno zostanie taka część po taśmie. Karolka po prostu. I z dwóch stron, słuchajcie, musicie skleić taśmę, aż to wam się trzymało. Nie wpadłam przez przypadek na ten sposób, bo nie mam w sumie na ten tak, bo trzeba jednak mieć napięte, żeby to można było potem wiązać. Widzicie, nawet się stać mnie zmęczy, no. Ale nie martwcie się. Tak, trzeba przełożyć wam kamerkę, żeby się lepiej widzieli. Oj, gej, już ze mnie. Jak widzicie, to jest bardzo takie napięte, jak zaraz zobaczycie z drugiej strony. Może jakby nie znieśli mnie. I musicie go zawiązać w ten sam sposób, który robiliście tamte dwa długie bransoletki, tylko że tam było robione tak, że sznurek szedł na górę, a tutaj sznurek idzie pod spód, czyli jakby na odwrót, ale robicie te same dwie pętelki. Po prostu ściskacie i tak dalej robicie. Właśnie wam pokazuję, jak to ma być. No, także tutaj z bliska zobaczycie teraz, jak to będzie robione. Też przekładamy jedną z lewej w prawą dziurkę, z prawej w lewą, tak na zmianę. I zaciska się oczywiście porządnie. I nie martwcie się, bo jak tutaj mocno zaciśniecie, to potem po zdjęciu z tej rolki, jak zrobicie za końcówki tamtych sznurków, to oczywiście się powinien będzie takie, żeby się w stanie przesuwać na boki. Widzicie, jaka jest zaleta tej bransoletki? Że nieważne jak gruby macie nadgarstek, to na tyle ona będzie tam pasowała, bo ona sobie po prostu ustawicie sobie sami grubość, jak to powiedzieć, po prostu ją rozsuwacie na tyle, ile potrzebujecie. No, to pasuje się do każdego rozmiaru nadgarstka. Tak, więc tutaj zrobiłem jakiś błąd. Nie w tą stronę. Widzicie, nawet mi się takie rzeczy jeszcze zdarzają.
już od was zależy. Czy chcecie, żeby były mniejsze, czy większe? Teraz, no tak, rzeczywiście musiałam położyć i sięgnąć do tego, przyznam, że nie było. Jak widać, mamy dłoni. No i teraz zajmujemy taśmę i po prostu zsuwamy sobie tą bransoletkę. I teraz zobaczycie, o co mi chodzi. Bo tutaj te końce też będziecie musieli sobie przypalić. Stopić inaczej mówię. Nie martwcie się, nie przypaliłam sobie w palcach, ani się nie poparzałam za zapalniczką. I jeszcze taki dodatek ode mnie. Na koniec, tak na sam koniec, jeżeli chcecie, żeby i tak wam to jakby się nie rozplątało, to użyjcie tej kropelki lub super glue i naleźcie tam, gdzie macie po prostu całe te przypalone, no po prostu te stopione. Tak, teraz właśnie widzę, że wiążę sobie te supełki na tych bocznych sznureczkach, żeby mieć takie ograniczne po prostu do jakiej szerokości ona ma się rozsuwać. I teraz znowu ułożyć zapalniczki. Sobie wam pokazać, jak łatwo ją się zakłada, jak łatwo się po prostu ściąga. Żeby ją sobie dopasować do nadgarstka. Tak właśnie ona wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i możecie zasubskrybować.